Szmat i tak dalej. Thank you.
mami, czy to będzie tutaj przed tym, tak? Ten występ? Bo wy tańczycie, tak? Nie, my tylko śpiewamy i wprowadzamy, co to jest marzana. Ustawić już. Jak najbliżej. Bo to już. Idę się zorientuję, bo pani chciała, żeby te marzany... Właśnie. Witam wszystkich zebranych dziś. Obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Zima nas żegna. Witamy wiosnę. Chciałbym serdecznie powitać nauczycieli oraz was, uczniów, którzy zamiast iść na wagary, przyszli dziś powitać pierwszy dzień wiosny. Widzę, że zgromadziły się nam pięknie ustrojone marzanny, które oceniać będzie jury w składzie pana Paweł Olchawa oraz Barbara Cichoń i Zbigniew Nowak, przepraszam. Jeszcze Sylwia Obiela. Sylwia Obiela. Sylwia Obiela. A więc, dzisiejszy program rozpocznie Szkoła Podstawowa numer 2, klasa 2 C. Gotowi? Tak. Marzanna, cóż to za obrzęk? Przepraszam, lecz nie wiem, dlaczego ta postać do wody za chwilę wrzucona ma zostać. Od dawna mnie trafi pytanie w tym sensie. Kim była Marzanna? Skąd zwyczaj wziął ten się? Proszę Państwa, dosyć baśni. Niech uczony nam wyjaśni, skąd się wziął ten zwyczaj, skąd Marzanna tajemnicza. Co Pan, Panie Profesorze, o Marzannie rzec nam może? Cała sprawa Marzanny dawnych czasów sięga i nie jeden kronikarz pisał o tym w księgach, że bogini Marzanna była niegdyś czczona na ziemiach, gdzie mieszkały słowiańskie plemiona. Ja wraz z uczonymi sądzimy, że Marzanna to był symbol zimy, bogini zła i śmierci, co całą przyrodę, ziemię, rzeki i drzewa skuwa lodem. Ludzie tęskniąc do ciepła, chcą się słońcem cieszyć, przyjście wiosny jak mogli, pragnęli przyspieszyć. Więc gdy ziemia tajała, gdy spływały lody, srogą zimę Marzannę rzucali do wody. Stąd bierze swój początek, panowie i panny, piękny zwyczaj ludowy, topienie Marzanny. Za uczony przykład pięknie dziękujemy. Teraz o Marzannie wszyscy wszystko wiemy. Więc gdy zwyczajowi dziś się stało zadość, wynieście Marzannę, bo już mamy jej dość. Ruszamy gromadą, wesołym pochodem, niesiemy Marzannę na zieloną wodę. Radują się drzewa, radują się domy, niesiemy Marzannę, chochoła ze słomy. Rzucimy do wody niedobrą boginię, niech wszystko do morza zła zima popłynie. Dziękujemy.
Zapraszam w przedszkole samorządowe numer 1. Zapraszamy w przedszkole samorządowe numer 2. Masz
książki bierze, a my się nastawiamy. Oj, przepraszam. Brawo! Dlaczego mi pani Wifkat wchodzi? Zapraszam na występ Przedszkole Samorządowe numer 3.